Eliza Orzeszkowa, Echo. Czytał Łukasz Marciniszyn. Muzyka. Wybrane utwory z albumu Golden Jazz Christiana Petermana. Niemen tam płynie pomiędzy bardzo wysokimi brzegami, z których na jednym, wśród zbożowych łanów, rosną gdzieniegdzie stare grusze, brzozy i topole. A u szczytu drugiego ciągnie się pas ciemnego i gęstego lasu. W tym lesie, niby zaklęte głosy, na każde zawołanie budzą się śliczne, srebrne, przeciągłe echa. Budzą się i wnet znowu w zaczarowany swój sen wpadają. Ale czasem wymawiają piękne wyrazy. W jednym szczególnym miejscu, gdzie wysoko jeszcze nad rzeką, ale po środku góry na małej płaszczyźnie wyrasta odwieczna topola srebrnolistna, trzeba tylko zawołać miłość, aby głos leśny wyraźnie, srebrnie, przewlekle odpowiedział także miłość. Czasem, zdjęty jakby radością odzyskanego na chwilę życia, po trzy razy wtórzy jednemu słowu. Gdy pod topolą zawoła kto bracia, coraz wprawdzie dalej, słabiej, rozwiewniej, ale trzy razy odpowie on bracia, bracia, bracia. O, miłe echo. Świetna to była chwila, w końcu dnia letniego, o zachodzie słońca, którego wielka tarcza w orszaku purpurowych i złotych obłoków płynęła coraz niżej ku ciemnemu pasowi lasu. Morze światła zalewało szerokie pola, nad którymi stała wielka cisza, a w światłości i ciszy skowronki jak strzały, szybko, pionowo, ze srebrnym dzwonieniem wbijały się tak wysoko, że tonęły i znikały w błękitach nieba. Powietrze, niby czara nalana mocnym i wonnym napojem, pełnym było zapachu traw, teraz właśnie koszonych na pobliskich łąkach. Nad drogami stały supy owadów, złote, drżące, podobne do nieprzerwanie i monotonnie brzęczących strun. W dali turkotały wozy, zwożące z łąk skoszoną trawę. Z dala i czasem przelatywały krótkie, zgrzytliwe brzęki ostrzonych kos. Szłam drogą rozdzielające pole od ogrodów niewielkiej wsi. Wśród okrytych niedojrzałym zbożem, zupełnie w tej chwili bezludnych pól, droga ta była pustą i bezludną. Jednak gdy wraz z nią wspiałam się na małą wypukłość gruntu, nagle zobaczyłam stojące u dołu dziecko. Małe, może trzyletnie. Bose, w grubej koszuli, u szyi spiętej błyszczącym szkiełkiem. Miało ono na głowie tak zwaną tutaj czapkę z czerwonej bawełnicy, która okrągło i ściśle okrywała całą jego czaszkę, od brwi, rzadkich i jasnych, aż do tego miejsca, w którym nad samym karkiem widać było lnianej białości włosy. U samego końca czaszki sterczało mu dość wysoko coś podobnego do kokardy i zarazem koguciego grzebienia. Zupełnie samotne, stało ono wyprostowane, nieruchome, z małym palcem utopionym w czerwonych jak malina ustach i wielkimi oczema gdzieś daleko zapatrzonymi. Wśród nieruchomości postawy i rysów tylko te oczy tryskały życiem. Turkusowe ich źrenice rozżarzało słońce i grały w nich blaski cichej, w sobie skupionej, wewnętrznym chichotem śmiejącej się wesołości. W znacznym od wsi oddaleniu, rozdzielona z nią całą szerokością ogrodów i łankiem puszystego grochu, pod niską ścianką niedorosłego żyta, w środku pustej drogi, drobna ta, nieruchoma figurka wyglądała uciesznie i prawie fantastycznie. Można by ją było wziąć za wyrosłego z ziemi gnomka, bosonogiego i z czerwonym czubkiem nad głową. Czego tu maleństwo tu przyszło? Co je na tym miejscu zatrzymało? Jaki widok? Wzlatującego ptaka, czy błyszczącego owadu, czy kwiatu podnoszącego z nadżyta jaskrawą koronę, tę cichą, zachwyconą radość wlewała mu w wielkie błękitne źrenice? Trudno było odgadnąć, ale w zamian pewnym się wydawało, że groziło mu w tym miejscu niejakie niebezpieczeństwo. Dwukonne wozy po wygodowaniu siana, wracające na łąkę, ukazywały się już z dala i wnet, ze spadzistości gruntu wprost na nie zjeżdżać miały. Przyspieszyłam kroku, oczy dziecka powoli zwróciły się na mnie i w tej samej chwili, w mgnieniu oka, zeszła w nim dziwna zmiana.
Naprzód drżenie przestrachu wstrząsnęło całym jego ciałem, a potem drobne ręce wzniosły się ku głowie i czerwoną czapkę ścisnęły kurczowym ruchem przerażenia, które też wykrzywiło mu rysy i nie do podobieństwa prawie szeroko rozwarło oczy. Pomyślałam, że malec przeląkł się nieznanej sobie istoty ludzkiej. Nic z tym jeszcze nie było dziwnego. Z uśmiechem i pieszczotliwymi słowy zbliżałam się ku niemu, kiedy nagle, z osłupienia i oniemienia swego przebudzony, wydał on z siebie krzyk przeraźliwy i uciekać począł, ale tak uciekać, że aż drobne stopy plątały mu się po pieszczystej drodze, że aż upadł nosek i bez tego już czarny od pyłu w piasek pogrążając. Lecz za wszelką możliwą sobie szybkością podniósł się z ziemi, biegł dalej, drobne ramiona rozpościerał i wydawał coraz przeraźliwsze krzyki, wśród których wyraźnie rozróżniłam słowa: zje, zje, mamo! Oj, zje! Dalibóg, zje, mamo! Mamo! Biegł wprost pod koła szybko nadjeżdżających wozów. Dogonić go, pochwycić i na brzeg łanku gęstwiną grochu porosłego usunąć byłoby rzeczą łatwą. Ale wtedy przestrach malca wzrósł do stopnia, który zaczynał być dziwny. Daremnie, z czułością głaskałem go po głowie i twarzy. Daremnie wyjęty z kieszeni karmelek usiłowałem włożyć mu w rozwarte i wykrzywione usta. Daremnie do małego, czerwonego jak tulipan ucha przykładałem dość długo tętniący zegarek. Trwoga jego wzrastała. Konwulsyjne prawie targania wstrząsać zaczęły członkami ciała. Strumieniem łez zalane policzki drgały. W oczach malowała się zupełna i zarazem bolesna nieprzytomność. Nie wiedział, nie słyszał, nie czuł nic. Z nieludzkim już prawie widzeniem, z zadziwiającym wytężeniem wszystkich sił swoich, wrzeszczał wciąż jedno. Zje, zje, dalibóg zje, mamo, mamo, oj, 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 zje. Co tu robić? Choć wozy już przejechały, porzucić to maleństwo wśród drogi i w takim stanie wydawało się niepodobieństwem. Zanieść je do wsi także było trudnym. Większe siły mieć by musiał ten, kto je teraz utrzymać mógł na ręku. Wtem z zielonej gęstwiny najbliższego ogrodu, z pomiędzy wysokich konopi, lebiody i żółto kwitnącego piżma, wychyliła się i przez zagony niskich warzyw przeskakując, szybko ku nam pobiegła kobieta młoda, wysoka, gruba i rumiana. Widać bieliznę w chacie prała, bo wielkie czerwone jej ręce były mokre. Z żółtą chustką, na czarnych włosach wykrzywioną, w krótkiej spódnicy i pasiastym fartuchu do nas przypadła i w mgnieniu oka malca pochwyciwszy, przycisnęła go do szerokiej i wydatnej swej piersi, na której, w fałdach koszuli, wiła się czerwona tasiemka z brązowym u końca krzyżykiem. Rozognioną i spoconą twarzą swą do dziecka przykładając i mokrą ręką ocierając złe z jego policzki, gniewnym głosem mówiła: chwaroba ty! Karp ciebie uduszyło! Czego ty wrzeszczysz, aż chacie słychać? Oj, przelękłam się, że aż mnie trząść zaczęło! Objęciu matczynym uspokoił się natychmiast. Krzyczeć przestał i tylko jeszcze ciche klipanie długo mu w piersi ustać nie mogło. Odwróciwszy się ode mnie, czoło oparł na szyję matki, a czarny od piasku nos zupełnie prawie na jej piersiach spłaszczył. Tak mocno do niej twarz przycisnął. Ona szerokim krokiem dążyć zaczęła ku chacie, której niska ściana przyzbą otoczona i wąskie podwórko ukazywały się zza ogrodu. Czego on tak się przeląkł? Zapytałam. Durny, bardzo on jeszcze głupieńki, odpowiedziała. Nie wiecie? Do kogo krzyczał: zje, zje! O kim on myślał, że go zje? Wzruszyła ramionami, ale z wyrazu zakłopotania, który twarz jej okrył, odgadłam, że wie. Dobrze wie. Opowiedziałam, gdzie spotkała malca, o pustej drodze i nadjeżdżających wozach. Przeląkł się. Oj, Boże mój! Zawołała. Ot i przypadek zdarzyć się mógł. Czy to trudno o nieszczęście? Z głośnym smoknięciem malca w głowę pocałowała i gniewnym głosem zaczęła znowu. Czegoś ty tam szedł, chwaroba! Licho cię tam niosło! Jak mu na imię? Franciś. 3 lata musi mieć. Na pokrowy mu będzie 3 i 12 niedziel. Ładny chłopczyk, takie śliczne, błękitne oczy. Zaśmiała się szeroko z zadowoleniem. Malca po plecach dłonią poklepała i na mnie przyjaźniejsze spojrzenie rzuciła. Ładnieńki sobie i rozumieńki. Nie żart jaki rozumny. Wszystko już rozumie. A dlaczegoż dziś tak przeląkł się?
Ot widzicie, dziad starszy. Jaki dziad? A mego! Znaczy ojciec. Nie żart jaki stary. Robić już nie może, to tyle jego pomocy w chacie, że na piecu, albo na przyźbie siedząc, dzieci pilnuje. Ot, i dopilnował dziś. Kabiebo. Czymże on dzieci straszy? Jednocześnie z tym zapytaniem zajrzałam na twarz Francisia, którą on zwolna i jeszcze z obawą z nadpiersi matki zaczął podnosić i prędko, krzywiące się znowu do płaczu usta jego, włożonym w nie karmelkiem zamknęłam. Macierzyńskie zadowolenie kobiety wzrosło. Zwyczajnie, stary, odpowiedziała. Ze wszystkim zgłupiał. Wmawia w dzieci, aby uciekły, jak kogo w czarnym odzieniu zobaczą. Dlaczego? Zwyczajnie głupi. Zjedzą, mówi. Zaśmiała się, ale z widocznym przymusem. Nie chciała odmawiać odpowiedzi na pytania moje, a czuła się zakłopotaną. Kto zje? Zapytałam jeszcze raz. A niby to te ludzie, co w czarnym ubraniu chodzą. Nie gniewajcie się, bądźcie łaskawi. On od starości zupełnie zdurzał. Raz jemu Franciś sprzeciwił się. A czemu, mówi, ciebie dziadku nie zjedli? Jedli, gołąbku, mówi. Jedli, tylko ja taki twardy był, że skórę i kości zostawić musieli. I mój, to nie żart, jak czasem gniewa się na niego. Na co, Backu? Mówi. Takiej rzeczy gadać. Trzeba, synku. Mówi. Trzeba. Niechaj zawczasu wiedzą, kto ich jeść będzie. U ściany chaty, na przyźbie, składającej się z grubej, twardo ubitej warstwy piasku i położonej na niej półokrągłej kłody drewna, zobaczyłam siedzącego starca. Wyglądał na lat 70, ale zgrzybiałym ani bezsilnym nie był. Wysoki, barczysty, chudy, grubą i dość brudną koszulę miał tak u szyi rozwartą, że w znacznej części obnażała mu ona pierś szeroką, jak brąz ciemną, kościstą i długim włosem porosłą. Ogromne, płaskie jego stopy, wyżej niż do kostek obnażone, ciemnym pyłem okryte, zdawały się być zarośniętymi z żółto-zieloną ziemią podwórka. Łokcie opierał u kolana, ręce splódł i połową ciała naprzód podany, tak wyciągał chudą, ciemną i żelastą szyję, jakby umyślnie głowę swą trzymał pod ciepło i migotliwie pieszczącym ją promieniem słońca. Głowa ta była wielka u góry, spłaszczona i prawie zupełnie ogołacona z włosów, które tylko z tyłu czaszki, od skroni do skroni, tworzyły półokrągły wieniec. Śnieżną i srebrnie połyskującą frędzlą opadający na wystające kości karku i odsuwający się z nich kołnierz grubej koszuli. Twarz jego długą i chudą, z zapadłymi policzkami i naprzód nieco wystającą szczęką dolną, otaczał owalny, krótki zarost, podobny do twardej, żółtawej szczotki. Wśród tego zarostu wargi jego były zupełnie prawie niewidzialnymi, a nad głęboko osadzonymi oczyma zwisały z wypukłych brwi długie, białe włosy. Czoło, w tył uciekające, ale rozszerzone łysiną, wydawało się ogromnym i jak pole, po którym przeszła brona, okryte było mnóstwem, tak prawie jak włos cieniutkich, wzdłuż i wszerz i ukośnie krzyżujących się zmarszczek. Powieki miał zamknięte, dumał czy spał. Przypominał dąb próchniejący, lecz jeszcze potężny, z wierzchołkiem długo przez wiatry łamanym i ogołacanym z liścia, ale z pniem niezłomnie tkwiącym z ziemi. Ogromne jego stopy podobne były do podstawy ciężkiego kolosu, a głowa do głowy sfinksa, mieszczącej w sobie zagadkę dawnej, wiekowej, dla niego tylko niezapomnianej przeszłości. Zaledwieśmy weszły w bramę podwórka, Franciś wyrwał się z matczynego objęcia i swoim kaczym, na obie strony kołyszącym się krokiem, ku dziadowi pobiegł. O strachach zapomniał i śmiał się teraz prawie tak głośno, jak przedtem płakał. Z radośnym i prawie dzikim wizgiem przypadł do dziada, który powieki podniósł, rozpluł powoli swe wielkie, prawie jak ziemia czarne, węzłowatymi żyłami wyrzeźbione ręce i bez uśmiechu, bez słowa, bez najlżejszego poruszenia rysów ujął w nie dziecko. Wyglądało ono w tej chwili jak kruche cacko w rękach olbrzyma. Trochę tylko wyprostował się i jednym ramieniem u nagiej i włosistej swej piersi umieszczając malca, dłonią drugiej okrył całe prawie jego plecy. Matka, uśmiechając się tak szeroko,
Przez warg mięsistych i purpurowych ukazał się nie tylko rząd białych jak perły zębów, ale dziąseł czerwonych jak krew zapraszała mnie, abym spoczęła na przyźbie. Ale stary, rzuciwszy na mnie przelotne spojrzenie, którym na kształt dwu iskier przelatujących w zaroślach, oczy jego błysnęły zza zwisających włosów brwi. Nie przemówił nic, głową nie kiwnął, ruchu najmniejszego nie uczynił i tylko nieco niżej ku wnukowi głowę pochylił. Zdawać się mogło, że zaraz, małej tej główce, ściśle okrytej okrągłą, czerwoną czapką i kogucim grzebieniem zjeżonej, opowiadać zacznie bajkę o strachach chodzących w czarnym odzieniu. Oj, dziadu, po jakich to twardych i kamienistych drogach chodziły twoje ogromne stopy? Jakie to zęby przenikliwe i ostre zabrunowały ci wysokie czoło? Jakie zawzięte bóle i gniewy nieostygłym dotąd warem napełniły twe szerokie brązowe piersi? Tego wieczora o zmroku, zbiegłszy do połowy wysokiego brzegu Niemna, spod srebrnolistnej topoli rzuciłam leśnym, zaklętym głosem wyraz miłość. W głębi ciemnego lasu głos na powietrzny, srebrny, przeciągły odpowiedział. Przeszłość. Co to było? Złudzenie wyobraźni lub odgłos własnych myśli? Raz jeszcze i donośnie powtórzyłam czarodziejskie słowo. Głos leśny, zrazu srebrnie i wyraźnie, potem oddalając się, wciąż i mdlejąc, coraz rozwiewniej, trzy razy mi odpowiedział. Przeszłość. 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 O, smutne echo. Eliza Orzeszkowa. Echo. Czytał Łukasz Marciniszyn.